Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób odnowić przednie reflektory w samochodzie, by były przeźroczyste, by bardzo dobrze wyglądały i co najważniejsze, bardzo dobrze świeciły. Prawdopodobnie w tym momencie wasze samochody mają reflektory, które wyglądają tak: są zżółkniałe, zmatowiałe, kiepsko świecą, no i kiepsko to wszystko po prostu wygląda, więc chcielibyście coś z tym zrobić. Możemy samodzielnie wykonać całą pracę. Zabezpieczmy cały samochód folią malarską, calutki i odsuńmy samochód na około 3 metry od budynków innych samochodów, ponieważ będziemy polerować i moglibyśmy zabrudzić właśnie te samochody, czy też ściany budynków. A po co? Jeżeli chodzi o całą pracę, będziemy potrzebować papiery na sucho, papiery na Mokro, oczywiście ścierne, będzie nam przydatna gąbka polerska, pasta polerska, wosk do zabezpieczenia na samym końcu reflektora. No i to wszystko możemy kupić w takim zestawie do renowacji Kareksa za około 77 zł, więc jest to cena, wydaje mi się, bardzo akceptowalna, bo dostajemy cały komplet, e, wszystko od razu. Nie musimy chodzić po sklepach, szukać, kombinować, cudować. Tak więc to już jest kwestia wyboru. Oczywiście wszystkie te elementy, które tutaj są zaprezentowane, będziecie mogli bez problemu kupić też i w sklepach samodzielnie, po kolei, e, kupując. Arkusze papiery, papierów ściernych na sucho, na mokro, wosk, pastę polerską i to wszystko możecie kupić znacznie taniej. Tylko czy to jest wygoda? Myślę, że nie. To już jest do wyboru. Nie będę tutaj się wtrącał. Moim zdaniem, ten sposób, który możemy tu wykorzystać z tym zestawem, z wykorzystaniem wkrętarki albo wiertarki, jest najwygodniejszy. To już jest kwestia wyboru. Ja polecam ten zestaw, przetestowałem i rzeczywiście bardzo dobrej jakości to wszystko jest i działa tak jak trzeba. Dobra, mamy ten zestaw, więc na początku musimy teraz zedrzeć tą warstwę z żółkniałą. Tą najgorszą, która jest na naszym reflektorze. Po zdarciu będziemy oczywiście widzieć kiepski efekt, bo nasze reflektory będą wyglądać kiepsko, ale to obserwujcie. Nakładamy pad i teraz pracujemy na sucho, delikatnie dociskając na całej powierzchni P240 gradacją ja papierem, i zobaczcie, wygląda nasz reflektor kiepsko. No ale tak ma być, właśnie, zdzieramy bardzo delikatnie tą całą warstwę zżółkniałą i dzięki temu będziemy mogli powolutku uzyskiwać coraz lepszy efekt. Następnie lekko przecieramy. Nasz reflektor na sucho i jedziemy drugim papierem P600. P600 pozwala nam już doprowadzić reflektor do yy, pozbycia się tej zrówniałej warstwy, już tak na pewno. Dobra, i w tym momencie, gdy już przejechaliśmy sobie tymi dwoma papierami na sucho, zaczynamy pracę na mokro. Teraz pracujemy już P1200. Papier ścierny P1200 i będziemy mieli coraz lepsze efekty. Cały czas dociskamy bardzo delikatnie do reflektorów. Tutaj nigdzie mocno nie naciskamy. Znowu zmaczamy reflektor. Oczywiście musi być znowu czysty. I w tym momencie, następnym papierem o gradacji P2000, znowu na mokro, pracujemy i dochodzimy do coraz bardziej przeźroczystego efektu. Tak jak zresztą teraz możecie obserwować. To już staje się coraz bardziej przeźroczyste, czyste, pozbawione tej żółci. Tej, tej matowości. Tak więc P2000 zrobiło już i tak bardzo dobrą robotę, ale teraz musimy przeskoczyć już na gradację P3000. Z tą gradacją pracujemy już chyba najdłużej. Dlaczego najdłużej? Bo tutaj musimy doprowadzić do idealnej postaci przed polerowaniem czyli dokładnie teraz już e, pracujemy z lampą, często zmaczamy, bardzo delikatnie dociskamy. Chodzi o to, żeby teraz ta cała lampa pozbawiona była jakichś zarysowań, które powstały przy wcześniejszym szlifowaniu innymi papierami. I tutaj musi wyjść to maksymalnie dobrze. Tak więc, jeżeli oczywiście będziemy pracować, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy papier ściągnęli i pracowali na przykład ręcznie, tak jak tu widzicie, gdybyście oczywiście mieli taką ochotę. Na samym końcu dokładnie czyścimy cały reflektor alkoholem, spirytusem, na przykład alkoholem izopropylowym do optyki, można kupić tanio. No i w tym momencie mamy bardzo czysty reflektor. W tym momencie nakładamy na naszą zwilżoną gąbkę polerską, na sam środek tutaj trochę pasty polerskiej, tak jak widzicie, nie za dużo, tu nie musicie się jakoś specjalnie, że tak powiem, rozwijać, trochę, delikatnie, nakładamy, możemy leciutko rozszczepić i na tym mokrym reflektorze, który sobie spryskujemy i tą mokrą gąbką, najpierw rozcieramy sobie tą naszą warstwę tej pasty polerskiej, tak żeby reflektor był już nią ubrudzony i zaczynamy średnio. Dociskiem średnie obroty polerować nasz reflektor. Tak więc bardzo istotne było te P3000 tym papierem zeszlifować ostatecznie, żeby było maksymalnie dobrze, bo już teraz będziemy polerować, czyli uda nam się uzyskać bardzo dobry efekt, ale gdy zostawiliśmy przy P3000 jakieś zadziory, jakieś rysy, no to one tutaj jeszcze gdzieś tam będą zostawać. Dobra, tak więc jak widzieliście, po polerowaniu 3-4 razy można polerować, ile, oczywiście chcemy, czyścimy cały reflektor i na sucho nakładamy wosk, zostawiamy na 10-15 minut. Na końcu dokładnie przecieramy drugim padem takim do polerowania, i w tym momencie nasze reflektory są już zabezpieczone. I zobaczcie efekt, jaki mamy. Efekt mamy rewelacyjny. Te światła będą świecić rewelacyjnie i są zabezpieczone. Pamiętajmy, żeby co porządne mycie albo co pół roku dokładnie umyć reflektor i znowu zabezpieczyć woskiem, a efekt będzie taki, jak tutaj widzicie. Trzymajcie się, pozdrawiam, dajcie znać, czy film Wam się przydał. Cześć Wam i zachęcam do subskrypcji. Cześć.